Directbeats.com. Pamiętam pierwszy sezon, jak to wszystko się zaczęło. Ej, tyle youtuberów, nas to aż budziło niemoc. Wiesz, nie jednego marzeniem byłoby się tam dostać. Najsławniejszy serwer w Polsce, weź to zobacz. Wróćmy do wspomnień, jak to wtedy wyglądało. Tylu ludzi się poznało, którzy nas sprawiali radość. Najprzyczy creeper świata, przypomnij sobie ziomek swojego ulubieńca, czy ulubiony domek. Sporo czasu już minęło od jej rozpoczęcia. 7 lutego poczęta została seria. Pamiętam drugi sezon, odbywany na wyspie. Miał w sobie to coś, bo był inny niż wszystkie. Kolejni youtuberzy trafiali na serwer. Dzięki temu emocji było wiele więcej. Każdy z nas chciał więcej, to było objawienie. Wielu na odcinek czekało z utęsknieniem. Zjednoczeni w jednym miejscu, kwadratowa masakra wytwarzała konsensus. Pamiętam trzeci sezon, a w zasadzie dwie ekipy. Czerwoni i niebiescy ziomek, jest bez lipy. Seria na skyblocku się dość mocno wyróżniała, lecz dzięki temu kwadratowa dojrzewała. Pamiętam czwarty sezon, dość podobny do pierwszego, lecz było inaczej, bo każdy już znał każdego. Promieniowanie pokrzyżowało plany, bo prowadziło to świat do globalnej zagłady. Minęło trochę czasu i powstał sezon piąty. Znowu dwie drużyny i nieustanne wojny. Kiedy mówię Minecraft, to myślę kwadratowa. Cała ta seria jest nadal prowadzona. Ziomek, mam nadzieję, że ten serwer nie ustanie. Czas na sezon 6, panowie i panie.